rzekomy amerykański generał łysy, w istocie nie jest generałem, choć wspierał Komitet Obrony Demokracji, fotografował się albo były preparowane zdjęcia, z których wynikałoby, że wspiera Komitet Obrony Demokracji. Okazało się, że on jest aktorem takich filmów, nie wiem jak przed 22 to określić, powiedzmy, że filmów dla dorosłych. Proszę pana, jak się nie, panu ta historia podoba? To były pornole.